przewód był tak spiralnie skręcony i to włókno było jakby zamknięte. Nie trzeba tam żadnych śrubek, niczego. No i właściwie był to jego trzeci patent, gdyż za chwilę pokażę drugi patent. Wykład pana Przytulskiego bardzo mnie zaintrygował. Pan Przytulski naprawdę mówił bardzo dużo historycznych faktów i bardzo ma ciekawą gadkę. Było to dość interesujące. No nie znałem, szczerze mówiąc, tego choćby pana Goebbela, który był rzekomym pierwszym wynalazcą żarówki. Myślałem, że to był Edison. Nie, myślę, że nie był to czas stracony. Jedną piłeczkę ma widzieć i on stara się zrealizować to zadanie. No, to jest ciekawostka. Jeden z czterech robotów w tej chwili najpowszechniej kupowanych i najpowszechniej użytkowanych w świecie i uważanych przez wielu za jeden w tej czwórce najlepszych. Teraz mu się udało. Roboty jeszcze tak sprawnie się nie poruszają. To jest właśnie kwestia 10, 15, 20 lat. O źródłach odnawianej energii też bardzo mnie zaciekawiło. No. Też pierwszy raz w sumie miałem styczność z czymś takim. Choćby i o tej turbinie wiatrowej, którą możemy sami skonstruować. Na przykład nie wiedziałem, że komputer zastawiony przez rok czasu możemy stracić na energii elektrycznej 200 zł. No, to jest jednak jakieś tam pieniądze są, prawda?